Panie redaktorze, jest no nie, za panem no chciałbym już kolejka precyzyjnej odpowiedzi. Kolegów. Czy nie pobierał pan opłat, czyli pracował pan jako lekarz w prywatnym gabinecie za darmo? Jest pan wyjątkiem i fenomenem w skali kraju, w takim wypadku może nawet fenomenem na świecie. Czy nie pobierał pan kwoty 1500, 2000, 3000 zł? Gdyby pan mógł sprecyzować odpowiedź na pytanie. To sprecyzuję i poproszę innych dziennikarzy o pytania. Stawka w gabinecie w momencie, kiedy w nim przyjmowałem, a robiłem to niezwykle rzadko, było 150 lub 200 zł za wizytę. Czy to pana satysfakcjonuje? Czyli wyższych kwot pan nie przyjmował? Nie przyjmowałem. Córka pacjenta. Tata wręczył profesorowi Tomaszowi Grodzkiemu pieniądze. W kopercie chodzi o 2000 zł. Niech pan powie dalej. Wręczył w gabinecie prywatnym. Można w gabinecie też pracować dla idei, ale to nie było w szpitalu.